Wioski, dzień dobry. Od kilkunastu lat jestem członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Domu Kultury w Jabłonnie. Przez ileś lat organizowałem różnego rodzaju wyjazdy, wycieczki. Od kilku lat jest przerwa wynikająca i z tego, że ja jestem już w określonym wieku, ale i z tego, że coraz słabsze zainteresowanie uczestników i członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić kilka propozycji wyjazdów jednodniowych z Jabłonny, spod Domu Kultury, takich, które są osiągalne bez większego problemu, bo wyjazdy dwu- i więcejdniowe wiążą się z noclegami, z dużymi kosztami. Natomiast te wyjazdy jednodniowe mogą być rzeczywiście w cenach przystępnych, bo tylko partycypujemy w kosztach autokaru na przykład. Skupię się na kilku sąsiednich województwach. Przejdę na końcu do opowieści, gdzie możemy się wybrać w województwie mazowieckim, ale chciałbym się skupić na trzech innych województwach. Na lubelskim, podlaskim, świętokrzyskim. Szczególnie mi bliskie świętokrzyskie, dlatego że przez kilka lat jeździłem do sanatorium w Busku Zdroju i poznałem Ponidzie. Jest to jedna z ciekawszych rejonów, jeden z ciekawszych rejonów w środkowej Polsce. Właściwie kilkanaście miast i miasteczek, które są warte wspomnienia. Blisko od nas jest wszystko to, co się wiąże z Janem z Czarnolasu, z Zagnańskiem, z Dębem Bartkiem, ale trochę dalej jest to ten staropolski okręg przemysłowy, szczególnie przez Staszica w końcu XIX wieku podniesiony do odpowiedniej rangi, w okresie międzywojennym również. Po wojnie właściwie poza fabryką samochodów ciężarowych w Starochowicach to niewiele więcej tam się działo. Tych miejscowości, o których chciałem Państwu wspomnieć, jest bardzo dużo. Wspomnę o takim dosyć dużym mieście Jędrzejów, miasto powiatowe. Są dwa cudowne obiekty warte o wspomnienia. Pierwszy to jest, w samym rynku mieści się Muzeum Zegarów, a właściwie Muzeum takich klepsydr przypkowskich. To był aptekarz XIX-wieczny, kilka pokoleń przypkowskich. Zresztą w latach dwudziestych bywał również w Gościnie, jadąc z Warszawy do Krakowa albo odwrotnie, Piłsudski, u Przypkowskich. Tam jest cudowne muzeum, bardzo dużo zegarów jest wykonanych przez właśnie tych zegarmistrzów, tych aptekarzy, farmaceutów. Warte zwiedzenia, warte obejrzenia, ponieważ no jest to coś jedynego, jedyne takie muzeum w Europie. Oczywiście jedyne w Polsce, to jest oczywiste. Drugą rzeczą, obiektem wartym wspomnienia jest kompleks kościelny, klasztor cystersów, klasztor, który sięga do XII wieku. Bardzo charakterystyczny, bardzo w dobrym stanie, dobrze zachowany, warto go obejrzeć, warto zwiedzić nie tylko budynek kościoła, ale i pomieszczenia klasztorne, ponieważ to jest historia Polski. To jest bardzo ściśle związane z historią Polski. Na przykład o tym, że dzieje Polski pisał Jan Długosz, to o tym wszyscy wiemy. Jan Długosz był kanonikiem, biskupem krakowskim. W wieku 50 kilku lat doszedł do wniosku, że jego powołanie to jest trochę inne niż bycie duszpasterzem. Pieszo udał się z Krakowa do Jędrzejowa, zamieszkał w tym seminarium duchownym i tam napisał kronikę. Oczywiście wcześniej złożył rezygnację z sakry biskupiej na ręce papieża. Ta jego kronika jest jednym
z ważniejszych dokumentów mówiących o historii Polski. To jest Jędrzejów. Króciutko o Jędrzejowie. Ja, tak jak wspomniałem, byłem w Busku-Zdroju. Busko-Zdrój jest miastem założonym właściwie w XIX wieku. Prawa miejskie uzyskał wcześniej, bo to jeszcze w czasie księcia Leszka Czarnego. Zresztą jego pomnik jest tam i fajne wzgórze, ale z takich ciekawostek. Projektował sanatorium, główny dom zdrojowy Marconi, znany w Warszawie z różnych obiektów, które i on, i jego syn, choćby Bristol, choćby Hotel Europejski, ale bardzo charakterystyczny budynek, główny sanatorium w Busku-Zdroju, jest jego projektu. Tych sanatoriów resortowych, a potem innych branżowych jest kilkanaście, w tym jedno sanatorium nazywa się Warszawianka, największe w Polsce, ponad 700 miejsc. Moloch, nie byłem tam, nie żałuję, bo ja nie lubię takiego tłoku. Ale jeździłem do mniejszych sanatoriów, z przyjemnością je wspominam, dlatego że i zabiegi ciekawe, bo Busko-Zdrój charakteryzuje siarka, 20 km na południe od Busku-Zdroju jest Solec-Zdrój, gdzie są najbardziej wartościowe ujęcia siarki w Polsce. Najsilniejsze, najmocniejsze. Ja, będąc kilka razy, tak jak wspomniałem, w Busko-Zdroju, jeździłem na wszystkie wycieczki, szczególnie w niedzielę, ale i w soboty, i w inne dni po południu. Tam są trzy biura turystyczne, z którymi zapisując się jeździłem na te wycieczki. Byłem między innymi w Jędrzejowie dwukrotnie, ale byłem również w takich miejscowościach jak Szydłów, jak Pińczów. Mógłbym o tym sporo opowiadać. Jest ważna miejscowość Klimontów, jest ważna miejscowość, bo myśmy robili wycieczki nawet i do Łańcuta, do Krzysztopór, do Ujazdu, ale w pobliżu Szydłowa jest kilka miejscowości wartych wspomnienia. Jedna z nich nazywa się Kurozwęki. To był kiedyś, bo to wróciło kilkanaście lat temu do właścicieli pierwotnych. Oni się nazywają Piastowie. Nie wiem, czy akurat ród wywodzi się od Piastów. W każdym bądź razie warte obejrzenia nie tylko sam pałac i muzeum i zbiory, bo to są największe zbiory Józefa Czapskiego. To był taki malarz, który żywota dokonał w Maison Lafitte pod Paryżem i który był przedstawicielem rządu londyńskiego, żeby odzyskać, ujawnić wszystkich tych Polaków, którzy z raptem zginęli w Sowietach w 1939, 1941 roku. Ale Józef Czapski, charakterystyczny, ponad 1,90 m wzrostu, ze szlachetnej rodziny, szlachetnej i szlacheckiej przedwojennej, w latach 2000 oddano jego muzeum w Krakowie. Nie chcę rozwijać się na temat Krakowa, bo to jest miasto, w którym trzeba by spędzić wiele dni, żeby zobaczyć to, co jest tam do zobaczenia. Ale wspomniałem o Kurozwęgach i o Józefie Czapskim. Józef Czapski był zaprzyjaźniony z Popielem. Ja powiedziałem Piastem, Popiel. To nazwisko rodowe Popiel. Kurozwęka znajduje się jedyny w Polsce, jedyne stado bizonów. Ono liczy ponad 100 sztuk. Musi to być sporo hektarów, ponieważ zakłada się przynajmniej hektar na jednego bizona. To są trochę większe ssaki od naszych żubrów. I tak jak wspomniałem, jedyne. Nie wolno dopuścić do tego, żeby one się krzyżowały z naszymi żubrami, no ale to one są w terenie zagrodzonym, ogrodzonym, zamkniętym. Z takich ciekawostek dla dzieci, na przykład
Ciekawy labirynt zrobiony z posadzonej kukurydzy. Bardzo ciekawy, bo dorosłym sprawia kłopoty, już nie mówię o dzieciach. Można spróbować wyrobów z bizona, ponieważ w naturalny sposób pewno uśmiercają i przetwarzają, robią wędliny i inne przetwory. To są kurozwęki, ale takich miejscowości wartych wspomnienia jest tam dużo. Jest taka miejscowość, która nazywa się Klimontów. Ja pierwszy raz spotkałem się, kościół barokowy, dwuwieżowy, z frontu niczym się nie wyróżnia, a jak się okazuje, wewnątrz to jest elipsa. Czyli prawie taki trochę nieforemny okrąg. Czyli zupełnie inny, nietypowy kościół. Ja się spotkałem już później z takim kościołem w Bydgoszczy, ale to było dużo później. Natomiast jest jeszcze taka miejscowość, która nazywa się Pustelnia Złotego Lasu. Dla tych, którzy są w moim wieku albo trochę młodsi, pamiętają taki serial Czarne Chmury. Ten serial był głównie tam kręcony i właśnie w tej pustelni Czarnego Lasu. Dlaczego to się nazywa pustelnia? Bo to jest klasztor. Tam są dobrze zachowane zwłoki Opalińskiego, czyli właściciela. I jest kilkanaście samotni, takich eremitów, domków jak nad Wigrami, gdzie jest Czerwony Klasztor, też takie domki są, gdzie przebywali kiedyś zakonnicy. To było dosyć dawno, bo w tej chwili one są, nie wiem, może i wszystko idzie do przodu, czyli tak jak i nad Wigrami w Czerwonym Boże, w Czerwonym Klasztorze, tak i w tej samotni Pustego Lasu, można wynająć, można pojechać, zapłacić i spędzić kilka dni w odosobnieniu, w samotności. Natomiast jest jeszcze jedna, być może dla tych, o których wspomniałem, mówiąc o serialu Czarne Chmury, jest tam muzeum poświęcone temu serialowi. Czyli są zbiory rekwizytów, zbiory strojów, czasem pretensjonalne, ale jednak warte obejrzenia. To byłoby na tyle, bo nie chcę opowiadać o Pińczowie, o Szydłowie, który jest nazywany polskim Carcassonne z uwagi na średniowieczne mury. Takim polskim Carcassonne jest również na Dolnym Śląsku kilka miejscowości, na przykład Paczków. Ale tu w centralnej Polsce to jest właśnie Szydłów. Zamek w każdej z tych miejscowości jest zupełnie nieźle zachowana. Synagoga, cerkiew. To się wiąże z naszą historią. Dobrze, mógłbym więcej, bo należałoby jeszcze powiedzieć, mówiąc o Świętokrzyskim, o Ćmielowie, najstarsze, największe zakłady porcelany w Polsce. Po sąsiedzku Ćmielowa, Opatów, jest ważne, zresztą dużo jest takich miejsc, które mają przypominać historię Polski i to, co archeologicznie na terenach Polski zostało odkryte. Dlatego Opatów jest dostosowany do tego, żeby to zwiedzać. Są ścieżki, na przykład w Sandomierzu, bo to jest też województwo świętokrzyskie, można zobaczyć na północny zachód od Sandomierza Góry Pieprzowe, gdzie wydobywane były krzemionki sandomierskie. Również w Opatowie są te krzemionki. Pierwsze narzędzia, jakie wytwarzano w historii ludzkości, to były właśnie z tego kamienia wydobywanego w trudnych warunkach, kilka metrów pod ziemią, takie gule tej krzemionki opatowskiej, z której wyrabiano narzędzia. Dobrze. Nie będę wspominał o Sandomierzu, bo musiałbym o nim mówić przynajmniej godzinę. Przejdę do województwa lubelskiego, po sąsiedzku, przez Wisłę.
Tam jest kilkanaście miejscowości wartych upamiętnienia. Po pierwsze, jest przecudowny rejon Roztocze. Roztocze to wymaga kilkudniowej wycieczki. Ja spędzałem tam z biurami turystycznymi 3 dwudniowe wycieczki, żeby zaliczyć Roztocze. Roztocze zaczyna się mniej więcej na północ, na północny zachód od Lublina, biegnie wzdłuż, obejmuje od zachodu, południa Lublin i dochodzi do granicy. Jeszcze 1/3 Roztocza mieści się na terenie dzisiejszej Ukrainy. Roztocze warte obejrzenia, takie miejscowości jak Krasnogród, Zwierzyniec, Susiec, Strzebrzeszyn, o którym poza tym, że znane z trudności, jakie sprawia wymówienie tej nazwy cudzoziemcom, bo jest takie zdanie wypowiadane przez podobno rdzennych Polaków. W Czebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie. Są 2 pomniki chrząszcza w Czebrzeszynie. Jeden jest przy takim ruczaju na skraju Czebrzeszyna, a drugi na rynku przed ratuszem. Oczywiście obydwaj są ze skrzypcami, no bo tak jak to w tym porzekadle jest, warte obejrzenia. Roztocze, tam przepływa dopływ wieprza Tanew i to się tak fajnie nazywa, szumy nad Tanwią. Tanew ma na odcinku kilku kilometrów kilkanaście mini wodospadów. Takie spadki w naturalny sposób, bo się pień przewalił, albo usypane ręką człowieka, albo w naturalny sposób takie przełomy. I ten Tanew tam ciekawie szumi. Warte to obejrzenia, warte posłuchania. Spacerowałem tamtędy. Jest kilka hodowli polskich koni, tarpanów, ale nie tylko, które z uwagi na sam charakter konia i stadniny koni warte obejrzenia. Oprócz takich miejscowości związanych z Roztoczem jest miasto, które nazywane jest Padwą Północy, czyli Zamość. Miasto wybudowane od podstaw przez Jana Zamoyskiego. To był XVI wiek. Miasto, które zachowało ciekawą sylwetkę do dzisiaj i mury obronne. 3 rynki główne, gdzie jest bardzo charakterystyczny ratusz z podjazdem dwustronnym. Ten ratusz, jak go się widzi, to przywołuje od razu obraz Zamościa. Jest rynek solny i rynek mały. Złaziłem Zamość wielokrotnie. Oczywiście miasteczko, które jest ukierunkowane na turystów, w związku z tym i ceny są sakramenckie. Mnie na przykład zachęciła krówka zamojska. Jakbym zadał wam pytanie, to byście nie odpowiedzieli, czyli uprzedzam. 95 zł kilo tego ustrojstwa kosztowało. No więc pod turystów. Oczywiście ciekawe kościoły, ciekawy uczelnia, założona jeszcze przez Jana Zamoyskiego. Zresztą burmistrzem Zamościa jest znowu Zamoyski. Wróciło jakby do historii. I takich miejscowości na terenie Lubelszczyzny jest sporo. Jest Tomaszów Lubelski, o którym by można znowu dużo opowiadać, ale skupię się na innych sprawach. Są takie 2 miejscowości. Jedna dosyć duża, Korycin, nam znane sery korycińskie, ale druga, mniejsza miejscowość, która nazywa się Koryciny. To jest niedaleko Ciechanowca, na wschód od Ciechanowca.
czym się charakteryzuje? Jest to utworzony od podstaw na kilkudziesięciu hektarach zakątek ziołowy, prywatny. Zioła, które charakterystyczne są dla rejonu Podlasia, tam rosną, może nie dziko, ale tak sprawiają wrażenie, że dziko. Jest to oczywiście mini skansen. Ja tam byłem 2 lata temu pewno, w niedzielę, kilkanaście tysięcy turystów. Oczywiście wszyscy mogli się najeść, pobiesiadować. Oczywiście noclegów na pewno nie było, bo myśmy próbowali noclegi w różnych miejscach. Włącznie pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, że apartament jest w dziupli drzewa wielkiego. Najdroższy. Kilkaset złotych i wyprzedany na kilka miesięcy do przodu. To koryciny. Ale mówiąc o Podlasiu, trzeba by jeszcze wspomnieć o wielu innych miejscowościach. Bo Podlasie sięga między Rzecza, czyli wszystko to, co na wschód od województwa mazowieckiego, to tam jest województwo podlaskie, które się łączy, województwo lubelskie, które się łączy z województwem podlaskim. Kilka słów o województwie podlaskim. Nam się głównie kojarzy z Puszczą Białowieską, ale jest jeszcze Puszcza Kryszyńska, jest przeurocze miasteczko Supraśl i znowu trzeba by sięgnąć do naszej historii. Te tereny znajdowały się pod panowaniem Rosji, bo im przypadły w XIX wieku w podziale. Po powstaniu, po upadku powstania styczniowego, car rosyjski wprowadził granice dla ekspansywności polskich przemysłowców, szczególnie tych z Łodzi, którzy żyli i eksportowali wyroby na teren Rosji, prowadził granice, gdzie automatycznie obowiązywało cło. Jak Polacy to obeszli? Po pierwsze, wtedy powstał i rozwinął się Białystok i wszystko to, co się wiąże z przemysłem włókienniczym, bo przemysłowcy łódzcy przenosili tam swoje zakłady, ale drugim takim miasteczkiem blisko Białegostoku jest Supraśl. O Supraśli mógłbym znowu dużo opowiadać, bo również o kuchni supraślej, bo tak jak suwalskie to jest, wszyscy znamy różnego rodzaju wyroby, babka ziemniaczana i wszystko to, co się z tym wiąże, czyli i takim najmniej znanym wyrobem, który można skosztować tylko na Podlasiu, jest jak to się nazywa? Zagost. Wszyscy wiemy o babce ziemniaczanej, wszyscy wiemy o cepelinach, ale o tych zagoście to tylko w Drohiczynie można w jednej knajpie spróbować czegoś takiego. Ponieważ ja nie przepadam za ziemniakami i wyrobami z ziemniaków, stąd i ten zagost też mi tak nie utrwalił się. Natomiast w Supraślu jest kilka specjalistycznych sklepów i zakładów garmażeryjnych, gdzie produkują bardzo popularne, szczególnie u nas, właśnie te kartacze, cepeliny. Tam można to kupić, ja odstając w wielogodzinnej kolejce, długiej kolejce, kupiłem dla żony, no bo ona to lubi. Przywiozłem z wycieczki. Natomiast w Supraślu warto obejrzeć Muzeum Ikon, skąd ono się akurat tam wzięło.
To są ikony zatrzymane na granicy polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej jeszcze wcześniej. I potem te zatrzymane od przemytników zgromadzono w takim bardzo nowoczesnym, ładnym muzeum. Warte to muzeum obejrzenia, bo jest ciekawie wyeksponowane. Natomiast wspomniałem o tym, że oprócz Białegostoku, to i w Supraślu przemysłowcy łódzcy, taki jeden z bardziej znanych z ziemi obiecanej, Buchholz, wybudował pałac i zakłady, żeby uniknąć cła na granicy polsko-rosyjskiej, tak jak car wprowadził. Bo Supraśl i Białystok znajdowały się już na terenie włączonym do Rosji. I w związku z tym tam są te duże zakłady, piękny pałac, który warto obejrzeć. Poza tym warto również połazić nad Narwią, nad Biebrzą. Jest takim przeuroczym miasteczkiem Tykocin, o którym znowu mógłbym dużo, bo to jest niewielkie miasteczko, gdzie jest odrestaurowany przez prywatnego inwestora zamek. Na przykład dla mnie szokiem było, że rekonstrukcja polegała na tym, że zamek był oblegany przez wojska polskie, a bronili się Szwedzi w zamku. I taki był stan faktyczny w XVII wieku, wtedy kiedy był potop. Szwedzi, zresztą z Tykocina pochodził Czarnecki. Znowu tam jest ciekawy pomnik Czarneckiego. Dużo można by o tym opowiadać. Dziękuję bardzo.